program zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla ciebie, kontrowersyjne, ba nawet szokujące. Jeśli nie jesteś na to przygotowany, wyłącz ten film. Oglądasz go na własne życzenie. Z poważaniem. Warnes. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. Witam serdecznie. No, witam serdecznie. Jestem u Krzysztofa. Krzysztof ma... Nagrywamy film i Krzysztof ma dla ciebie bardzo miłą niespodziankę i informację. Jest mi niezmiernie miło przekazać słuchawkę oto dla pana Krzysztofa. Proszę. I tłumaczyć. Halo. Wielki zaszczyt słyszeć, panie Krzysztofie, pański głos. Dzień dobry tobie, Krzysiek. Witam serdecznie, Krzysiek. Mam tobie dobry samochód. O, jakiej marki? Iveco. Iveco. Iveco jedzie daleko, to jest takie przysłowie. Ale paka, elegancka, nowa, kabina nowa, wszystko nowe, pali, ci powiem, z kopyta. Z kluczyka. Nie, z kopyta ja mówię, pali. Z kopyta pali, Boże, z tym paleniem, oby się sam nie zapalił. Nie, ale naprawdę, Krzysiek, ja na stracie byłem, u Radka, samochód jest elegancki, nie to, że twoje jest na tym... Samochody zderzaki, nie zderzaki, powiązane, wiesz, drutami, nie drutami. Ale to drucik to jest sposób montażu. Ale nie, te samochody twoje pójdą na szrot, a paka jest duża, ogromna, wiesz, że naładujesz na jego, wiesz, tylko trzeba dać, wiesz, pod resory, odboje, wiesz. Tak zwane bycze jądra. Bycie jądra. Bycie jaja, Boże. No tak się mówi, no tak. Bycie jaja. Takie no. Kule. U mnie lub Lublinie siedzi. Siedzą jaja te? Tak. Pokażesz po tym mi? Uklęknę, zobaczysz. To później. Pański pojazd posiada bycie jaja. Tak, Lublin. Czyli pan, można powiedzieć, panie Krzysztofie, że pan jest szczęśliwym posiadaczem Lublina i byczych jaj. Nie, ja bycie jaja sam zamontowałem. W sensie, że Lublin posiada. Pan sam. Ale przepraszam bardzo. Ja sam założyłem. Swoje. No ja nie wątpię, czy to nie jest zbyt trudne. I wiesz, jak chcesz to przyjedź, ale dzisiaj już nie pojedziemy, pojedziemy po świętach. A jaka cena, powiedz najpierw. Zgadnij, jaka cena. 1000 zł. Ile? 1000 zł. 2000. Cena przystępna. Jestem zainteresowany zakupem pojazdu. To wiesz, pojedziemy z tobą, obejrzysz sam. Od razu z kopyta pali, ja już zarezerwowałem tobie ten samochód. Już oznaczony, wsiadał, odpalił. Od razu, powiem tobie, palec zapalił od razu z kopyta i tak dalej. A żeby jego nie sprzedawał, czy jest już anotacja, że zarezerwowana? Słucham? Czy jest anotacja, że zarezerwowana? Ja mówiłem, że ty jest zabierzesz... Jest, na siedzeniu leży kartka. Że zabierzesz jego, zobaczysz, że będzie... Będziesz zadowolony. Może ja panie Krzysztofie bardzo dziękuję. No ja już wstępnie, że z panem rozmawiam, to jestem zadowolony. A ten samochód z pewnością kupię. Co? Samochód zakupisz specjalnie, żebym na przykład dostał. No jak tego samochodu nie zakupisz, to ja ci kurwa lagą przyjadę przez łeb. Nie, ja się obawiam się właśnie lagi. Wiesz. Wolę kupić ten samochód. Wiesz. I wiesz, rozmawiałem już z szefem z Radkiem, tylko z szefem rozmawiałem, Grzegorzem i wiesz, bardzo samochód od razu zapalił z kopyta i wiesz, mnie ten samochód w oczach stoi. Panie Krzysztofie, bo Krzysztof jest spragniony Dawida. Gdzie jest pan Dawid? No nie mam czasu zajechać po Dawida. No, być może już nie jutrzejszym, jutro będę miał spokojniejszy dzionek, bo dzisiaj mam urwalnik głowy. Rozumiemy, dobrze, spokojnie. Słuchaj, to co, kiedy przyjedziesz? Słuchaj, w dniu jutrzejszym przyjadę, obiecuję, sobotą przyjadę, na pewno będzie Aaron, Jacek, no i ja będę i pan będzie pewnie... Ale wiesz, sobotę nie wiadomo, czy będzie czynny, on, wiesz... Ale tu chodzi o pana Dawida. Z Dawidem przyjadę. Z Dawidem? A z Dawidem przyjesz, tak? Tak. I będę starał się w niego łapać. Słucham? Będę się starał jego złapać i od razu do pana przywieźć. Wiesz co, dobra, Dawid to Dawid, ale wiesz, mnie chodzi o tobie zrobić... Prezent. Prezent, żeby naprawdę, wiesz...
miał samochód, nie złom, ale elegancki, paka, wiesz, zrobiona z płyty wodoodpornej, wiesz, boki też, borty i wiesz, jeżeli nie kupisz tego samochodu, to ja wiesz, się pogniemy na ciebie. I lachą, lachą. No ja kupię ten samochód, obiecuję, ja kupię, on mi będzie bardzo potrzebny. To nie jest taki samochód, że wiesz, za Gdańskiem, żeby jechali z łom, ale to od razu wiesz, pali, ja się przyjeżdżałem, skrzynia, nie automatyczna, tylko manualna skrzynia, od razu ci mówię i wiesz, elegancki samochód jest. A powiedz, to... powiedz, co z kosiarką się stało? No. Co się stało się z kosiarką? Przyjedzie się ci powiem. Powiedz teraz, bo jest bardzo ciekawy. Gaźnik do wymiany, inne części, Wojtek się dupą nają w chlewku i wiesz. Pogiął, zniszczył. Zniszczył. No, bo wiesz. No tak, to jest. Niepotrzebnie wziąłeś tego lokatora, niepotrzebnie dałeś mu dach nad głową, niepotrzebnie dałeś mu wersowanie. No widzisz. Ty go wziąłeś, a on ci zniszczył. Gaźnik. Nie tylko gaźnik, ale jeszcze inne części do wymiany, wiesz. Bo to aluminiowe są części, to jest delikatny sprzęt, wiesz, i powiem to jest sprzęt dla koneserów, dla specjalistów, wiesz, a nie taki Wojtek Niełuk, alfabeta, i wiesz, dotykał takiego. Myślałem, przeświętałem, że skoszę trawę od ulicy, że będzie trawa skoszona, bo nie trzeba grabić, byłoby nic, bo kosz jest do niej wszystko, wiesz, razem z kociarką, ale co z tego? Do wymiany w części, wiele do wymiany kudzie. A koszt naprawy, proszę powiedzieć? Zgadnij, ile kosztuje? No właśnie. No ja uważam około 600 zł. 500. 500, no przedobrzyłem trochę. Zaśpięło mnie nawet tysiączka, ale ja zbiłem... powiedzieć 400, a nie 600. To jeszcze i tak ja zbiłem tanio, wiesz, bo mówił, takie maszyny jak ja mam, to wiesz, 1000 kosztuje naprawa, bo to, wiesz, to jest kosiarka, powiedział, że to kosiarka nie polska, tylko zagraniczna, powiedział mnie, powiedział jaki sprzęt to jest, i wiesz, powiem tobie, no Wojtek niech się szykuje na naprawę, bo ja nie podaruję. On powinien zapłacić te pieniądze, powinien. Ale kto? Wojtek. A bez łaski? Alfabeta. I on powinien tobie zapłacić te straty moralne, czyli takie jeżdżenie do serwisu, włożenie do serwisu, przewożenie z serwisu. A ja wszystko mam, rachunki mam. A ile taksóweczka kosztowała? Co? Taksóweczka ile? 1000. 100 zł. 200 zł. 200 zł taksóweczka? Tak. No to ładnie. To możemy zaokrąglić do 300. Wiesz. O. No a naprawa 500. To weź policz sobie. Ile, to nie ty masz liczyć, tylko Wojtek ma liczyć, ile już ma. Ale to jest łatwo policzyć, tutaj 300, tu 500, to razem 1600, tak czy nie? No, niech daje i koniec. Nie, zgadza się, trzeba wystąpić. Nie, mnie to nie będzie obchodziło. I masz rację. Bo ja mam majstra dobrego od kociarek, że wiele lat był na dworcu PKP, PKS. Bezdomnym. Miał warsztat, teraz się przeniósł się na depoł jeden, no i ci powiem, ładnie robi, że jak zrobi, to kosiarki chodzą, nie narzekają na jego ludzie, nic, a do jego kolejki są, wiesz? No ja się nie dziwię się, jak wiesz, jak on zrobi, że on, jak on jest w stanie naprawić sprzęt, że on działa, to są kolejki, ja sam do niego bym coś. On i swój olej daje i paliwo zalewa swoje, nawet już po naprawie, wiesz. Wszystko swoje. Full service tak zwany. Co? Full service. No. No to wiesz, rzeczywiście, to jest bardzo... Jeżeli u ciebie kosiarka będzie popsuta, to dzieci powiem, Krzysiek. A właśnie mam, Krzysztof, mam kosiarkę, która wymaga właśnie, żeby jakiś fachowiec zajrzał do jej. To weźmiesz, nawet jego można kupić. Nie, ale ja mam kosiarkę, ale zawiozę, żeby zajrzał jej pod dekiel. Jak to się mówi, pod te blachę, pod obudowę. To razem zawieziemy do jego i on zobaczy. Na jeden rachunek. Na jeden rachunek. No. I obciążymy majora. Co? Obciążymy majora. Ja obciążę majora. Bo ja nie będę płacił. Ja powiedziałem, że ani Sławek, ani nikt nie będzie płacić. Major ma, Wojtek ma się
szykować na koszty, wiesz, na koszty naprawy piły. Kosiarki, przepraszam. Ja też za swoją kosiarkę też majora obciążę. O, i wiesz. Też obciążę, bo jak zapłaci za jedną, zapłaci za dwie, tak czy nie? No, zobaczymy. Jego stać na to, on na lajcie, on zrobi lajta. I wiesz, powiem tobie, Krzysiek, że ja to nie będę się, bo mam rachunki za jazdę kierowcą, włożenie, teraz mam... A to wszystko połączysz w jedno i proszę, przedstawię. Ja. No tak, no. A jak, wyślę swoją fakturę. A zakupy robiłeś jakieś też? Co? Zakupy robiłeś? Robiłem. No to razem też, pod jedno. No. No a jak? No, no tak, ale co, wiesz, nie trudno, żebyś głodny jechał na ulicę depowa do warsztatu mechanicznego. I tak wiesz, nie? Powiem tobie, że Krzysiek, że wiesz... Jak zdziwiłem się, jak odkrył mnie majster kosiarkę, wiesz, to mi aż łzy polecieli. Taka zniszczona. Raz gaźnik, dwa inne części. Rurki. Słuchaj, no. Tam nie wiadomo, co on, co nie. On Wojtek z tą kosiarką robił, co on tam wkładał do jej i gdzie. Nie, 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 on, ja nie wiem, wiadomo. On siadł na ją dupą i koniec. Bo jak odkręcił dekiel, wiesz, pokrywy wszystko z kosiarki. Tak. To tylko części. Drzazgi. Części. Drzazgi tak zwane. Co? Drzazgi. Same, jak Jarek powiedział, drzazgi same. Tak jak od polania weźmiesz pieniek, porąbiesz, to drzazgi są. Tak samo to, wiesz. Panie Krzysztofie, czyli można powiedzieć, że ona jest w stanie krytycznym, ta kosiarka? Nie, ona jest dobra. Moją można naprawić, ale wiesz... No, ale wiem, ale na dzień dzisiejszy jest w stanie krytycznym, jak nie działa. No? W stanie krytycznym jest, jak nie działa. No. No, teraz już nie ma u mnie jej, bo jest w warsztacie. A, na ulicy Depowa 1. Na Sorze. Co? Na Sorze. No. Już na, Sorze? Już na sali. Na sali? Już na sali. Już na sali, na stole operacyjnym. Na sali napraw. Kazał majster rozebrać, zdjąć wszystko, żeby widział dla mechanika. Mechanik rozkręcił. Dekel jeszcze rozkręcił, jak zaczął wierzch rozkręcać. To tylko drzazgi. Tylko zbierał, wiesz. Do worka. Co? Do worka zbierał. Same kółka zostały i ta obudowa. Nic więcej. Nie. To może on jeszcze laje. Słucham? Rezonans może laj zrobi jeszcze. To na pewno był rentgen robiony, tak? Prześwietlili? No. No. I powiem tobie. Mówię, po świętach, jak patrzysz to wszystko. Założę i tak dalej. Po świętach już i trawa będzie większa. No, ktoś dzwoni, trąbi, muszę pójść zobaczyć. Dobrze, to dziękuję za rozmowę. A ty przyjedziesz, czy nie? W dniu jutrzejszym będę z tym, z Dawidem. Dawid też czeka, kiedy się pokaże już u ciebie na szkolnej. Zobacz, kto tam. A to do ciebie, nie, to nie. Dobra, to na razie. To do jutra, w kontakcie, cześć. Do jutra się, dziękujemy. Cześć. Weź iść klucze i weź, jak to się... To... Ale to nie do mnie, to tutaj... To weź! To za płotem tutaj trąbią, rozumiesz? Gdzie? O tu. Za płotem? Tak. O, widzisz, jak coś, to jutro przyjedzie ten. No to... To i tak on pewnie po południu przyjedzie. No. Przyjadł. No tu za tym, udarka trąbią. No. I tak to wygląda.